Sponsorem relacji jest ekantor.pl. Rywalizacja w Rock Cup Poland jest na ostatniej prostej, a to oznacza, że na torze mamy zaciętą walkę o każdy punkt, o każdą pozycję, o każdy zakręt, o każdą sekundę. W 11 rundzie było nie inaczej. Tor w Starym Kisielinie i kibice na nim zgromadzeni byli świadkami fantastycznych wyścigów pełnych emocji. W najmłodszej kategorii Baby Rock fantastyczny początek weekendu zalicza Igor Seweryn, który wygrywa czasówkę. Jego wynik 51 sekund 458 tysięcznych był o 800 sekundy lepszy od Kacpra Rogali. W przedfinale Seweryn potwierdza swoją świetną formę i wygrywa zdecydowanie. Za jego plecami fantastyczna walka Rogali, Mazurka i Czyża, z której zwycięsko wychodzi zawodnik Bambini Racing. Finał to uciekający Seweryn i goniący go Rogala. Z okrążenia na okrążenie Kacper zmniejsza przewagę Igora, by w końcu zaatakować i objąć prowadzenie, którego nie oddał już do mety. Runda dla Rogali, który w ten sposób jest bardzo bliski zwycięstwa w całej serii. Nie mniejsze emocje mieliśmy w Mini Rock. W kwalifikacjach najlepszy czas uzyskał Gustas Greenbergas, który w przedfinale prowadzi bardzo zaciętą walkę z Adrianem Janickim o zwycięstwo w wyścigu. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, mówi staropolskie przysłowie, i tak się stało w Starym Kisielinie. Greenbergasa i Janickiego pogodził Piotr Protasiewicz i wygrał przedfinał. Drugi Janicki, trzeci Greenbergas. W finale ta trójka również dyktowała tempo 26-osobowej stawce, ale tym razem na mecie najszybszy był Adrian Janicki, który wygrał 11 rundę w kategorii Mini Rock z 70 punktami. Tuż za nim uplasował się Protasiewicz, a trzeci w generalce był Oliwier Pyłka. Początek weekendu w kategorii Junior Rock był wymarzony dla Michała Kasiborskiego. Podczas czasówki wyprzedził on Mateusza Pyłkę o 600 sekundy, trzeci był Jaś Galeja. W przedfinale cały wyścig Pyłka goni Kasiborskiego i napędzając się nawzajem znacznie odsuwają się od reszty stawki. Kasiborski broni się przed atakami rywala do ostatnich metrów i ostatecznie wygrywa. Jako trzeci linię mety przekracza Bartosz Paziewski. Finał to już pokaz jazdy Mateusza Pyłki, który kończy dzień na najwyższym stopniu podium. Kasiborski pojawił się na linii mety na miejscu trzecim, wyprzedzony jeszcze przez Galeję. W ten sposób Pyłka, wygrywając tę rundę, odrobił 13 punktów do Kasiborskiego. Igor Lejko, lider klasyfikacji generalnej ROC DVS, od początku zawodów prezentował bardzo szybkie tempo. Trening oficjalny podsumował najlepszym czasem stawki 42 sekundy, 342 tysięczne. Na pierwszej linii uplasował się również Filip Wójcik. Wójcik zalicza bardzo dobry start i szybko wyprzedza Lejkę. Kierowcy prowadzą zaciekły pojedynek i tasują się na pozycji lidera. Ostatecznie wygrywa Wójcik przed Dziochą i Igorem Lejko. Również w finale najszybszy okazuje się Wójcik, na mecie meldujący się z przewagą 2 sekund nad resztą stawki. Po serii pojedynków tuż za nim na mecie zjawiają się Dziocha i Lejko. W najstarszej kategorii rewelacyjne tempo ma Daniel Zając. Trening oficjalny podsumowuje czasem 43 sekundy, 789 tysięcznych i wywalczonym pole position. Z pierwszej linii startuje z nim Ariel Piotrowski, a na trzeciej pozycji uplasował się Mariusz Szymczak. W przedfinale Zając, goniony przez Mariusza Szymczaka, ponownie metę przekracza jako zwycięzca. W czołówce znalazł się również Adrian Marcinkiewicz, który mimo kontuzji zaprezentował świetne tempo i osiągnął trzecie miejsce. Ostatni wyjazd tego dnia to również zwycięstwo Zająca. Mimo ataków Szymczaka kierowca dowodzi niezagrożone zwycięstwo do mety i tym sposobem zdobywa najwyższy stopień podium. W klasyfikacji generalnej 11 rundy tuż za nim jest Szymczak, a na miejscu trzecim Ariel Piotrowski. Sobota w Starym Kisielinie upływała pod znakiem fantastycznej walki na torze i niesamowitych emocji w każdej z kategorii. Do końca rywalizacji już tylko 3 rundy, a to zwiastuje fantastyczne emocje na finiszu Rock Cup Poland 2015.